Hej, 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 witam was wszystkich, moi mili, z tej strony Kaldyrn. Jak widzicie, jesteśmy ponownie w grze Remember Me. Wraz z naszą przeuroczą bohaterką Nilin będziemy kontynuowali sobie jej przygodę, w której to staramy się odzyskać wspomnienia. I nie tylko dowiedzieć się, o co chodzi w całym tym pierdolniku, który tu przechodzimy. Nim ruszymy do przodu, przeszukamy sobie jedną z odnóg, zabierzemy sobie Mnesis. No i teraz możemy już chyba wracać. Dobra, użyjemy Mnemembry. Nilin, head outside hell. I want La Bastille isolated from the network. I've done that 10 minutes ago. This must never happen again, Sergeant Vaughn. It's Dr. Quaid's fault. That leech does whatever he feels like in his laboratory. Leave Dr. Quaid out of this. La Bastille's whole reputation was stained by the breakout. Yes, madam. And get me Olga Sadova on a secure line. I've got a job for her. No cóż, Olga jest w tej chwili po naszej stronie. Dzięki zmianie jej pamięci. W pierwszym odcinku, albo w drugim, chyba to był drugi odcinek. Dobra, kontynuujemy. Zobaczmy, co tam ona knuje. W sumie obojętne, którymi drzwiami pójdziemy dalej. Synchronizacja udana. Knock, knock. Gotcha. Aha, czyli musimy wykonać synchronizację z obu stron. The only person allowed to play with memories here is me. Nie powiedziałbym, teraz i my możemy się bawić wspomnieniami. Nawet twoimi. Dobra, to miejsce mi wygląda na takie, gdzie będziemy musieli walczyć. Wow, a z tymi co się dzieje? Duchy? Nowa kombinacja. Tak, ja jakoś nie widzę nowej kombinacji. Ops. Od kiedy to wspomnienia mogą ranić? Jeden z głowy. Auć, zabolało. Czemu nie mogę? Wow, strasznie boli. Nie mogę wejść do menu specjalnych ataków. No dobrze, mniejsza z tym, jakoś sobie poradzimy. Mam już dosyć tych typów z tarczami, więc zniszczymy imię. Op, jeszcze nie możemy użyć silnego. No. Since when has a remembrane turned out to be hostile? Edge, something bizarre is up here. Edge won't be able to help you, dear. The game has begun, and it's my turn to play. O! Madam odcięła nam połączenie. No to jesteśmy w tej chwili zdani wyłącznie na siebie. Nilin, Nilin, my little untamable shrew. You came back to me. I am flattered. You seem upset, my darling. Let's stop these silly games. Come up. I'm waiting. Oczywiście nie omieszkamy
ciebie odwiedzić. I czyżbyśmy walczyli teraz w tej chwili z nią? Did you miss me? Not bad. A latched remembrane. I knew you would appreciate it. I'm here to get my memory back. Everything's here. You only need to look. Your little games don't scare me, madame. In time, little one. In time. No, chyba jednak będziemy musieli z nią teraz walczyć. A może i nie? Dobra, a może i tak, bo jesteśmy w jakimś dziwnym cyfrowym świecie. Aha, dobra. Czyli trzeba przeskoczyć. Wow! Istny Matrix nam się zrobi. I have a new game. A special game just for you. Would you like that? A private lesson? No dobra. Czyli jednak z nią teraz walczymy. Worship me. Ups, nie mamy załadowanego skupienia. Czyli musimy atakować wrogów, i go nie załadujemy. Najlepiej od razu dwa paski, abyśmy mogli użyć w drugiej kolejności furii. Dobra, jest ogłuszenie w pierwszej kolejności. O, jednak na nią jeszcze nie działa. Czyli atakujemy przeciwników. Obey! Póki nie nadejdzie odpowiedni moment. Raz, dwa, no dalej. Your resistance thrills me, my darling. Aj. This time, you should stay forever. No. Ilu ich jeszcze musimy pokonać? A może w końcu użyjemy tego? Znowu. Pathetic little runt. Nadal nie działa. O! Trzeba było do niej strzelić w takim wypadku. Niezbyt dużo jej zrobiliśmy. You've learned nothing in your time away from me. Powolutku jej zabieramy jakieś obrażenia. Spróbujemy furią. Let's play another game. No dobra, teraz będzie trudniej. Bo to teraz musimy używać ogłuszenia, o ile dobrze pamiętam. Don't fight your desire to worship me. Ale najpierw musimy je mieć. Okej.
Welcome back. I teraz. Dokładnie tak, szybko, furia. No, dokładnie o to chodziło. You cannot defeat me. Na razie jest dosyć łatwo, powiem wam. Ale im dłużej z nią walczymy, robi się coraz trudniej. Aktualnie musimy uciekać przed spadającymi, no, dziwnymi meteorami, tak to nazwę. You can't handle this. Oczywiście one nie będą spadały w nieskończoność. No, i teraz przeciwnicy. I'm not that easy. Aj, to nie jest proste. No właśnie, znowu zaczęła rzucać nas meteorami. Now, I'm not that easy. Dobra, skończyła. 30 sekund do ogłuszenia nam brakuje. Dobra, jest. I dajemy. Szybko, furia. I bijemy. Byśmy zmienili terytorium, chyba tak. Straciła połowę zdrowia. Worship me. Come to me, Nilan. Find me if you can. Dobra, nie mam zamiaru. Chciałbym zrobić achievement, że nie mogę atakować jej klonów. I am your goddess. A teraz ma dosyć wkurzających pomocników. This time you should stay forever. Aj. Nie, nie będę cię atakował. Nie chcę trafić tej nieodpowiedniej. No, muszę się troszkę podleczyć. Dobra, 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 dobra. Dobra, są klony i teraz ogłuszenie. Ogłuszenie. You cannot make me. How dare you make me? It's obscene. Aj, overwaliśmy, ale dobra. Nie jest źle. Troszkę zdrowia straciła. Obey. Aj. Dalej, dalej. Your resistance. Potrzebuję leczenia. Oh.
this time, you should stay forever. Dobra, 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 dobra. I kolejne ogłuszenie. Szybko furia. I bijemy tą prawidłową. Uciekamy. Aj, troszkę nam się dostało. Ale już prawie nie żyje. Znaczy nie żyje. Prawie ją załatwiliśmy. You've learned nothing in your time away from me. Tak, wiem, że ta walka jest dosyć długa i monotonna. Ale niestety nie ja ją stworzyłem. Worship me! Wow. Your resistance thrills me, zdrowie. No i nie jestem w zbyt dobrym stanie. Tu już furii chyba nie muszę używać. Dobra, czas na quick time'y. Wow, wow. Pomyliłem przycisk. I am your goddess. W przypadku, gdy pomylimy przycisk, musimy ponownie stoczyć krótką walkę z naszymi przeciwnikami. Obey! Póki ona się nam nie pojawi. O, jest, pojawiła się. Znowu do niej strzelamy. I atakujemy. I jeszcze raz. Powtarzamy sekwencję. I spadamy. No to jest istny Matrix. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o Madame. O, dokładnie. Ziarna i plewy. Odblokowane osiągnięcie, by nie zadać obrażeń jej klonom. No i nim cokolwiek zrobimy, odblokujemy sobie nowego presa. Zastanawiam się, którego leczącego czy atakującego. Chyba atakującego. Tym razem. O, jest, jest. W końcu pojawiła się nasza nowa kombinacja. Zobaczcie, jaka jest długa. Składa się z 7. W sumie łącznie z 8 ciosów, licząc ten pierwszy. Niestety nie mamy kopnięcia. Brakuje nam. Dlatego też będziemy musieli poczekać. Jeszcze trochę, póki nie odblokujemy następnych presów. I co z nią teraz zrobimy? Przeciążenie oczywiście. School's out, Mrs. Madame. Tak, i zdobyliśmy ulepszenie do spamera, spamer siłowy. Madame's down. Use her force spammer to unlock the memory confinement servers. Służy do przesuwania różnych przedmiotów. Dokładnie w ten sposób.
od tamtej strony. Dobra. Czekamy. Okej, co teraz? Widzę. Jest dalsza droga. Dobra, ładnie. Czekamy. Uwolnij wspomnienia więźniów. No dobra, uwolniłem. Memory confinement protocols disengaged. Syncing backup with origin storage media. You did it! You've rebooted the Errorist Revolution. All our comrades have regained their memories. Cell upon cell of vandalized minds, each receiving the memories that were stolen from them. Rebirth. Momentarily adrift, their minds cling to anger, fueling their newfound liberty with an immediate need for action. Finally, long buried convictions, forged stronger by their captivity, rise through the turmoil and reforge their humanity. Nothing can stop our comrades. Where are my memories? I don't feel anything. Don't worry. If there's one thing that works here, it's their backups. Your turn is coming. This is only a partial restore. There are still holes. I can feel them. Blind spots. It's not the whole picture. Something's wrong. Madame might have transferred your memories elsewhere. Oh God! My crime, I remember! I killed him! Ceremony will begin shortly. We're heading to your I know, office I now. Know. Just give me a minute. Calling Alexia. Unable to connect. Please leave a message. Alexia, damn it, call me. The whole of Paris will be watching my appointment ceremony. You can't let me down like this. I need you there. Message recorded. Selfish bitch. No właśnie, czyli co? Nielino uzyskała wspomnienia. Przypomniała sobie, jak zabiła pewnego człowieka. Forlan, 4 dni temu. I gave you more than I ever took, Frank. You had my best years. Bullshit. You'll ruin my career before it's even started. Because I won't be standing next to you in a photo? Get real, Frank. I'm not gonna pretend anymore. Alex, don't you dare walk out! Fuck you, Frank! Alex! Sprawdź, Forlan zabił Aleksję. No, ciekawe. No i możemy przewinać oczywiście, ale ja w tym miejscu z wami się pożegnam.
Jeśli odcinek wam się podobał, walka z Madame wam się podobała, to komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie film, a następny odcinek zaczniemy właśnie od zmiany pamięci Forlana, kimkolwiek by nie był, a mam nadzieję, że się już niedługo dowiemy. A więc trzymajcie się ciepło, moi mili, do usłyszenia już wkrótce i na razie. Hej!